W Wielgolesie znajduje się kościół, obok kaplica. Według miejscowej legendy na drzewie nieopodal zjawiła się Matka Boska. Do tego miejsca przyjeżdża wiele pielgrzymów z całej Polski. Kościół świętego Walentego w Latowiczu. Rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu sienickiego diecezji warszawsko-praskiej. Historia obiektu jest taka. Obecna świątynia murowana została wzniesiona według projektu architekta Józefa Plusa Dziekońskiego w latach 1899-1911 podczas zaboru rosyjskiego. Konsekrował ją kardynał Aleksander Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski, 23 czerwca 1920 roku. W centrum wsi Stawek znajduje się dwuramienny krzyż z połowy XIX wieku, jako wotum chroniący od epidemii cholery. Kaplica Margrabicka w Kamionce została wniesiona na początku XX wieku w stylu gotyckim. Uświątynia jest filią parafii świętej Anny w Piasecznie, wchodzącej w skład diecezji lubelsko-podlaskiej kościoła starokatolickiego Margrabitów Rzeczpospolitej.